Tak będzie i dziś. Obecność sprawdzona, jest pierwszy gwizdek i rozpoczął ten mecz pierwszym podaniem Szymon Oczoś, gospodarza, więc halohyżne tutaj dzisiaj. Mógł odgrywać Mateusz Bukała, nic z tego nie wyszło, chociaż teraz niepewnie gracze halohyżne. Jeszcze Bukała będzie miał szansę. Tutaj dotarła ta piłka do zawodnika z numerem 19. Jest gol po prostym błędzie w defensywie. Rwał wyżej Marcin Jamrozik i byli bliscy przechwytu gracze Polonii, natomiast nic z tego nie wyszło. Teraz będzie szansa dla halohyżne. Ładna prostopadła piłka. Będzie okazja i to jest tylko boczna siatka. Tym razem błąd w defensywie obok bramki. Przepraszam za to zawahanie. Już tutaj kolejna akcja Polonii. Bardzo składna. Szczoczasz po lukarnym. Strzał! Jest druga bramka dla drużyny Polonii Hyżne. Proszę, jakie otwarcie tego zespołu. Cięta piłka, Jamrozik w kierunku bramki. Jest 3-0! Ależ to rozegrali. Świetna centra. No i proszę, znalazł się tam perfekcyjnie Jakub Staszczak. Dyka. Ładne zagranie za plecy obrońców. Przeszła ta piłka, będzie szansa. Sam na sam Oczoś, ale świetnie teraz interweniuje Michał Trojanowski. Zdecydowanie lepszy, to trzeba przyznać w wykonaniu Polonii Hyżne. I jeśli chodzi o trafienie, ale też jeśli chodzi o grę w środku. Teraz kolejna groźna centra. A i jeszcze szansa. Nie ma bramki. Bliscy byli kolejnego trafienia gości. Bolówki mijalne. No i golkiper halohyżne interweniował skutecznie. Przeszła ta piłka. Julia doszedł do pozycji strzałowej. Dużo miejsca ma teraz piłkarz Polonii. Ładna piłka, będzie szansa Bukała. I jest czwarte trafienie. Pięknie to rozegrali gracze Polonii wobec biernej postawy tutaj w defensywie. No, potrzebowaliby tutaj gospodarze takiego trafienia, które trochę dodałoby im jeszcze wiary, a tymczasem to rywale ruszają tutaj. Staszczak odważnie na prawą nogę. Staszczak chciał zaskoczyć bramkarza sprytnym strzałem po krótkim słupku. Halohyżne, bo tym razem Paweł Kurosz gotowy przy linii bocznej, 16-letni zawodnik, a teraz Staszczak odważnie, no i broni mijalne, a tutaj ta dobitka tymczas z znacznie głębszego sektora boiska. Jamrozik może spróbuje bezpośrednio w kierunku bramki. Poprzeczka, ależ było to uderzenie. Proszę, świetnie ułożoną stopę ma Marcin Jamrozik. No i tylko, nie, no później ten mecz już był nieco bardziej wyrównany, ale więcej tych klarownych okazji, więcej z gry w środku pola mieli gracze w biało-czarnych strojach, a więc drużyna gości. Przeszła ta piłka i gol! Prosty błąd w defensywie i tutaj po raz drugi w tym meczu, a po raz piąty ogólnie. Wiesław Kozubek, dłuższa piłka. No i proszę, jest gol! Ależ kick z bramkarza i mamy trafienie dla drużyny halohyżne. Dobre wstrzelenie, słupek, chyba ta piłka, mały włos nie wpadła do siatki. Ze spokojem Pietrykowski teraz, Pietrykowski strzelenie. No i dobrze, tutaj zmuszony do interwencji teraz Michał Mijalny. Nie wiem, czy bezpośrednio zamiarem. Dobrze, bita piłka, znów Mijalny czujny, jeszcze nie koniec. Strzał, nie ma gola, bardzo dobra interwencja bramkarza halohyżne. Próbował Bukała strącić tą piłkę w kierunku Staszczaka. Jeszcze Staszczak powalczy. Staszczak! Teraz szansa. Jest gol numer 6. Prosty błąd kolejny w defensywie. Wykorzystany przez Polonię. W pozycji strzałowej Bartłomiej Kłoda dogrywa wzdłuż bramki. Dobrze ustawiony Maciej Bogdan wybija. Teraz i Sławomir Chmiel, arbiter tego spotkania, kończy ten mecz. Zdecydowane, przekonywujące zwycięstwo w derbach Hyżnego odnosi Polonia, triumfując